Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam długo w sumie oczekiwane Q&A deki 2. W sumie to ja się w sumie zagapiłam z nagrywaniem tego, bo Q&A do jedynki wyszło jakieś, nie wiem, tydzień po premierze, a tutaj trochę dłużej zeszło. No i też scenografia tutaj nie jest jakaś wybitna, no ale cóż. I może zacznijmy od pierwszego pytanka dotyczących części. Czy będzie trzecia część? Ja po prostu, nie no, jakby dla mnie to jest takie dziwne, że na premierze już ktoś zadał pytanie. Oczywiście z całym szacunkiem do tej osoby. Ale zadał pytanie, kiedy będzie trzecia część na premierze drugiej części. Nie wiem, czy wiecie, ale ja z drugą częścią męczyłam się rok i faktycznie zaczęłam już nagrywać trójkę. Miałam to ogarnąć szybko, ale oczywiście, tak jak to w moim przypadku zawsze bywa, nagrałam jednego dnia 10 scen, a do teraz ani razu tego nie ruszałam. Także na pytanie, kiedy będzie trzecia część, myślałam, że jeszcze w wakacje będzie, ale się przeliczyłam. Także raczej obstawiam, że będzie w tym roku. Ale pewno nie jestem, także. Ale będzie na pewno. Drugie pytanie. Ile planujesz jeszcze części? Ja planuję części 4. Ta, co wyszła, pierwsza, ta, co wyszła, druga, ta, co teraz nagrywam, trzecią i jeszcze będzie czwarta, ale z nią to będzie bardziej problem dubbingowo, bo tam są mega, mega, mega rozwinięte dialogi i po prostu się boję, że coś mi nie wyjdzie, ale to już mniejsza. To już zależy od mojego programu do nagrywania, ale ile planujesz części? Planuję 4 części. Czy Six będzie w trzeciej części? Trzecia część będzie się opierać tylko w sumie na Mono i na jego panowaniu jako króla. Bo jeżeli ktoś oglądał uważnie, no raczej każdy to wyłapał, że po prostu Mono został królem, bo Saruman zginął. W sumie nie wiem, jak zginął, chyba ze starości. W każdym razie trzecią część będzie rozpoczynać scena z pogrzebu. I jak Mono został królem i jego tam codzienne życie i tam obowiązki, i tam różne zwroty akcji. Wydaje mi się, że ta część będzie ciekawa, fajna, czasami śmieszna, czasami nieprzewidywalna. No zobaczcie sami. Czy jesteś zadowolona z filmu? Jestem zadowolona z filmu, aczkolwiek serce mnie boli, jak oglądam niektóre sceny i widzę, jak ten wspaniały Jukut trochę spóźnił dialogi i przez to one nie są zsynchronizowane z filmem. To tak mnie boli. Myślałam, że zemdleję, jak oglądałam to później na komputerze, no ale raczej jestem zadowolona. Miałam faktycznie nagrywać inną produkcję, ale stwierdziłam, że jak już jestem w deki, to już będę nagrywać deki, skończę deki i dopiero się zabiorę do coś innego. Także zobaczymy, jak to będzie. Czy Oscar wpłynął na to, że Six w pierwszej części była taka toksyczna? Tak, on wpłynął na to w ten sposób, że po prostu było takie coś, takie jakby, no czekajcie, zaraz wam to pokażę. I on jej to dał i to właśnie sprawiło, to tak jakby zaczarowało, żeby ona przestała lubić Mono, bo Oscar wiedział, że Mono jest dziedzicem. A on, przez to, że jego nie było, to on był prawowitym dziedzicem i on po prostu nie chciał, żeby Mono zasiadł na tronie, bo on chciał rządzić. I po prostu wiedział, że ona się z nim przyjaźni i chciał ją obrócić przeciwko niemu, jakby. Nie wiem, czy jeszcze coś ogarniacie, ale no, pytanie numer 6. Czy polecasz kupić nowe konie Schleich? Nie wiem, czy chodzi o 2020, czy 2000, Boże, co? Nie wiem, czy chodzi o 2021, czy 2022. Jeżeli chodzi o 2021, to podobają mi się bardzo te modele, nawet mam kilka. Z tych, co mam pod ręką, bo mi się nie chce łazić do tej stajni na górze, to mamy tego ogiera. Ja nie pamiętam, jaka to jest w ogóle rasa, ale jest mega, to jest jeden z moich ulubionych modeli.
Mega mi się podoba. I jest jeszcze taka klacz z 2022. No i też jest przepiękna. Ona jest z tego zestawu takiego, z którego... O Boże, jeszcze muszę ten opening wstawić, dobra, mniejsza. Tak, będzie opening. No i ona jest przepiękna. To jest chyba mój ulubiony model. Ulubiony jakby mold z tego modelu. W sensie wiecie, o co mi chodzi, bo jest ten taki podstawowy, jest ten ekskluzyw, który też tutaj mam i jest jeszcze ten, a ten jest najładniejszy. Ile około masz koni? Ja mam coś około 120 koni. Chodzi o szlajch oczywiście. Dużo mam. Coś około 120 będzie. Czy w trzeciej części Six też będzie duża? Jeżeli chodzi o... No wiadomo, że będzie duża, bo to będzie opowiadać o dorosłości i o ile ona tam w ogóle będzie. Czemu Mono nikomu nie ufał, a zaufał Six? To jest takie pytanie bardzo dobre, bo on po prostu... on się po prostu w niej zakochał. To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, którą on pod koniec właśnie drugiej części wyznał. Ale ona przez to, że była pod wpływem tych czarów, to po prostu go zlała i zostawiła. I no. Ile dokładnie akcja tego filmu dzieje się przed pierwszą częścią? Wydaje mi się, że kilka dni, bo no, kończy się druga część na tym, że Six się po prostu tam, no, tam ją zostawiają ci strażnicy i ona tam sobie leży, obstałem, że tam leżała przez dwa dni, więc i później się dzieje pierwsza część. Ale Six właśnie niektóre rzeczy, no niektórych rzeczy nie pamiętała. Na przykład nie pamiętała tej czarownicy w ogóle. A czarownica ją pamiętała, ale nie dawała tego poznać po sobie. No i ogólnie dużo rzeczy jej z głowy wyleciało. Na przykład Oscar i w ogóle Sarman jej się przypomniał, jak ta Marilla tam o nim mówiła. No a odpowiadając na pytanie, no to tak... dwa dni, bo jeżeli ktoś nie ogarniałby, to druga część to jest prequel, czyli działa się przed pierwszą częścią jakby czasowo. Ile lat mają bohaterowie w przeliczeniu na ludzkie lata? Obstawiam, że Six i Mono mają gdzieś tak około lat. No Six tak gdzieś by miała z 10. Mono mi się wydaje, że był trochę od niej młodszy, zresztą nie wiem, Six tak z 10, ale podczas drugiej części ona miała urodziny, więc w sumie to 11 pod koniec, a Mono tak miał też z 10, obstawiam, w drugiej części. Sarman no to 40, bo on był, nie był jeszcze jakiś stary Sakura, no to miałam tak z około 29, bo ona też była taka młoda trochę. Kto tam jeszcze był? Nie wiem, kto tam jeszcze był. Czarownica to ona jest wiele wieczna. Czy takie słowo w ogóle istnieje? Jest bardzo długo wieczna, więc ona będzie w każdej części, odkąd Mono miał lat 10. Odkąd Mono miał lat 40, także ona jest bardzo długo wieczna. Nie wiem, coś pogmatwałam, bo coś mówiłam w tym pierwszym Q&A, ile oni tam mają około lat, więc tam sobie zobaczcie, bo ja też nie chcę czegoś spieprzyć. Ile zajęło ci nagrywanie i montowanie? No rok. Scenariusz pisałaś na kartce czy na kompie? Pisałam na kartce. Zaraz wam pokażę to.
Oto jest scenariusz do wszystkich części deki. Jak widać, cały jest zapisany. To jest cały taki zeszyt. Sorry, że cię wywaliłam. Jakbyś miała coś zmienić, to co? Po pierwsze, bo ja pisałam to wtedy tak bardzo nieprofesjonalnie, w sensie miałam tylko jakiś tam zamysł w głowie na pierwszą część i po prostu teraz widzę z perspektywy tych lat, że po prostu pisałam to i po prostu tak trochę nie są różne rzeczy ze sobą zgodne, także jakbym miała coś zmienić, to bym zmieniła trochę scenariusz pierwszej części. A jeżeli chodzi o drugą część, to wprowadziłabym trochę więcej takich wątków, bo czasami jak to oglądam, to mam takie wrażenie, że oni tylko uciekają, rozmawiają, uciekają, rozmawiają, uciekają, rozmawiają, później jest o Boże święty, akcja pod koniec filmu, no i znowu jest uciekanie, rozmawianie, dogadywanie się i wszystko rozumiemy, jest fajnie, jest koniec filmu. I tak trochę dodałabym takie trochę więcej takich wątków, ale nie takich wątków chwilowych, które zupełnie nic nie wnoszą, tylko takich wątków, które się później będą rozwijać. Tak jak jest na przykład w trzeciej części. Ulubiony i najmniej ulubiony bohater. Najbardziej lubię... chyba najbardziej lubię Mono, bo to jest taki pozytywny, fajny ziomek, który jest sprawiedliwy przede wszystkim i nic nigdy nikomu nie robi. A nie lubię Sakury, bo ona jest taka strasznie... że tylko o sobie myśli, a nie o wszystkich i to jest takie... ona jest w ogóle taka... taka se. W sensie jako postać ona jest spoko, ale jako charakter ona jest taka średnia. Ulubiona scena. Wydaje mi się, że ta scena... lubię bardzo tą scenę z tam, gdzie spadał Mono. Co prawda tam było widać moje palce, ale mniejsza. I ogólnie to tak spoko wyszło. Szczególnie jak on tam zlatywał sobie tej przepaści, ten piasek i to było takie spoko. I też lubię bardzo tą scenę przed tym, jak ten myśliwy zaatakował ich i był ten piękny kadr, jak Six stoi i widać z tyłu tego Baltazara. Przedostatnie pytanie. Czemu Six nie urosła? Tutaj ktoś ewidentnie nie ogarnął za bardzo. To chodzi o to, że jakby... wow, to będzie trudne do powiedzenia. Że Mono, jakby to było pokazane, że on jakby został w tym pałacu i totalnie olał wszystko i po prostu rósł, aż został królem. I po prostu żył cały czas w tym pałacu i się nie wychodził, bo po prostu bał i się i chciał zapomnieć o Six i chciał po prostu zostać królem, a Six nie urosła dlatego, bo to, co się działo po tej scenie, czyli wtedy, co ona tam uciekała i ci strażnicy tam ją chcieli zabrać, to było równolegle czasowo do tego, jak mniej więcej Mon rozmawiał z Sarmanem. To było mniej więcej równolegle czasowo. I nie umiem mówić. Po prostu, no, raczej powinniście stajcie, co chodzi. No i ostatnie pytanie, w jakich aplikacjach montujesz? Napisy końcowe. Ale zapomniałam napisać w napisach końcowych, że w Filmorze to montowałam wszystko tak naprawdę. W sensie te filmy łączyłam i przejścia dodawałam. Także, no. No i w sumie to by było na tyle. Bo, no bo już tyle pytanek tylko miałam. Nie jest ich jakoś dużo, ale mam nadzieję, że fajny był film, że odpowiedziałam na jakieś niedomówienia. No i widzimy się w sumie w następnej części, jeżeli chodzi o deki. Także trzymajcie kciuki, żeby była jeszcze w tym roku. No i do zobaczenia.